Te podstawowe braki próbowaliśmy ominąć reprezentacją. Nowa SHL-ka miała już nie tylko dwa koła, ale też wahacze i zegary. Reklamowano ją jako pojazd dobry na wszystko. Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku Tysiąca Pifi Napraw. Słuchajcie, w 1965 roku straciliśmy WFM. Straciliśmy warszawską fabrykę motocykli, która produkowała model M06, motocykle OSA. Wszystko to poszło. Niestety w 1965 roku także ten sam los spotkał szczecińskiego Junaka, czyli piękny, powojenny, czterosuwowy, jedyny czterosuwowy motocykl produkowany w Polsce. To również zostało pogrzebane. Zastanawiam się, czy wtedy ktoś przeczuwał, że wkrótce ten sam los spotka SHL-kę. Właśnie o niej będzie dzisiejszy materiał. Także w tym momencie otwierajcie browary i lecimy z odcinkiem. Czy ten motocykl muszę Wam przedstawiać? Pewnie części z Was nie, bo jeżeli jesteście już dłużej na tym kanale, to na pewno widzieliście odcinki z pełnego procesu renowacji tego motocykla i uznałem, że dzisiaj jest doskonały dzień, piękna pogoda, doskonały moment na to, żeby pokazać Wam już taką wersję docelową tego motocykla. Chociaż moim zdaniem remont motocykla zabytkowego nie kończy się nigdy, bo zawsze znajdzie się coś, co można by jeszcze ulepszyć, jeszcze podkręcić albo wymienić na jakiś lepszy element, jakąś lepszą część, którą gdzieś tam kiedyś się znajdzie. Ale myślę, że w tym momencie mogę powiedzieć, że remont został teoretycznie zakończony, SHL-ką już normalnie się jeździ, jest taka jak być powinna i w tym momencie zapraszam Was, żebyście sobie ją ze mną obejrzeli. Jeszcze parę słów o samym tym egzemplarzu. Ogólnie ta SHL-ka pochodzi z Hajnówki, z okolic Hajnówki. Tam zaczynała swoje życie, tam jeździła i tam bardzo długo stała, do czasu aż ją kupiłem. W moim posiadaniu jest od jakichś 2 czy 3 lat i dużym moim dylematem było, czy ją remontować, czy zostawić taką jak jest. I finalnie decyzja zapadła jednak taka, żeby ten motocykl wyremontować, żeby przywrócić mu blask taki jak z fabryki, albo żeby wyglądał jeszcze lepiej niż wtedy, kiedy opuszczał fabrykę w Kielcach. Na początek, na pierwszy ogień poszedł silnik. Tutaj przy silniku zrobiłem kapitalny remont, to też mogliście sobie prześledzić. Został zrobiony szlif, został zrobiony wał, dobrana została jak najlepsza skrzynia biegów. Został też założony zapłon CDI, co Wam jeszcze później pokażę. Zdejmiemy sobie dekiel z drugiej strony, zobaczycie jak go tam pięknie upchnąłem. I założony został też gaźnik od czeskiej CZ-y 350, czyli IKOW. I uznałem, że jest to bardzo dobra alternatywa dla gaźników Pegas. Tym bardziej, że tego gaźnika po prostu tutaj nie widać. On znajduje się pod tymi dużymi blaszanymi osłonami. Więc kiedy już miałem ogarnięty silnik, kiedy już był odpalony w imadle i działał, było wszystko ok, wziąłem się za resztę motocykla. Jeżeli chodzi o lakier, to elementy takie jak na przykład rama, tutaj ten przedni widelec, można tak powiedzieć, no wahacz, ta jego główna część, wahacz tylny, tego typu rzeczy zostały pomalowane proszkowo na czarno lakierem RAL 9005. Uznałem, że to jest najlepsze rozwiązanie ze względu na to, że to są elementy, które są w dosyć dużym stopniu podatne na jakieś uszkodzenia, a jak wiadomo, lakier proszkowy jest bardzo odpornym lakierem, jest bardzo taką odporną powłoką, więc doskonale spisuje się właśnie w takich miejscach. Pozostałe elementy, czyli takie właśnie jak błotniki, lampa, zbiornik, osłony boczne, szklanki amortyzatorów i tylny błotnik, to wszystko zostało polakierowane na mokro i finalnie te elementy trafiły do człowieka, który zajmuje się robieniem szparunków. I z jego roboty jestem naprawdę bardzo zadowolony, bo nie są to naklejane linie, tylko są to ręcznie malowane szparunki, które wyszły naprawdę rewelacyjnie. Jestem z tych szparunków bardzo zadowolony. Zresztą nie jest to już pierwsza robota, pierwsze zlecenie, które właśnie temu człowiekowi zleciłem i naprawdę zawsze robi super robotę. Zobaczcie sami. Piękne malowane szparunki. Tą część zbiornika również on lakierował. Zbiornik finalny początkowo był polakierowany na czarno. Czarny cały mu oddałem. On zrobił tutaj całą resztę. Więc efekt jest naprawdę powalający. Wygląda to świetnie. Kiedy miałem już ogarnięty lakier, miałem ogarnięty silnik, przyszedł czas na to, żeby zrobić na przykład koła. Koła, też właśnie zapomniałem powiedzieć, felgi zostały polakierowane również proszkowo. Szprychy, są to szprychy polskiej firmy, jednej takiej z Częstochowy, która dorabia.
Szprychy są bardzo dobrej jakości, bardzo fajne gięcie mają i świetnie się je zaplata. Elementy takie metalowe, jakieś dźwigienki, różne tego typu miseczki, to wszystko poszło do ocynku, zrobiony na żółto. Uważam, że fajnie to wygląda. Wiecie, gusta są różne, ja uważam, że taki żółty ocynk tutaj w tym motocyklu, no jest spoko. I mi się po prostu podoba. Dostały też dane wszędzie nowe śruby. Takie komplety też już teraz można sobie kupić. Jest to nierdzewka. Nie chciałem takich polerowanych, gdyż po prostu te motocykle z takimi śrubami nie wychodziły. Jedynie takie, powiedzmy, chromowane czy polerowane były na przykład tutaj na kierownicy, czy tutaj. I taki zestaw sobie tutaj wylądował na tym motocyklu. Jeżeli chodzi o siedzenie, na siedzenie czekałem, można powiedzieć, że najdłużej i dlatego dopiero teraz zdecydowałem się na to, żeby pokazać Wam ten motocykl, bo siedzenie było zrobione od nowa z wykorzystaniem starych elementów, takich jak podstawa siedzenia i takich jak te listewki, które tutaj widzicie. Zależało mi na tym, żeby w tym motocyklu pozostawić takie smaczki, takie detale, które pochodzą jednak od niego, z którymi on wyszedł z fabryki, więc jeżeli nad tymi listewkami musiałem troszeczkę posiedzieć, żeby je popolerować, to nic, ale po prostu wyglądają naprawdę staro, mają tutaj jakieś takie dzioby, nie są idealne, ale przy takim motocyklu wyglądają na pewno doskonale. Tak samo postąpiłem na przykład z manetkami. Te manetki to nie jest współczesna produkcja, to są manetki również takie stare z epoki, tylko po prostu porządnie umyte, odświeżone, również świetnie wyglądają. Identycznie zrobiłem z przełącznikiem od świateł. Ten przełącznik też jest to oryginalny przełącznik, jedynie tam wypolerowany. Widać nawet, że ten guzik taki bakielitowy, stary, troszeczkę poprzecierany, ale uruchomiony, działa, jest w porządku. Licznik również jest stary, również pochodzi z tego motocykla i przedstawia jego taki rzeczywisty przebieg, czyli 12 600 km. Wymieniłem w nim tylko ramkę i szkiełko na nowsze. Stary został też kluczyk, stara została zasuwka do stacyjki. Natomiast ta podstawa jest już nowa. To już jest element nowy. Stara została na przykład też ramka. Zadbałem o to, żeby ramka była wychromowana jak należy i ze znaczkiem Zelmota tutaj w tym miejscu. Szkło lampy również pochodzi z dawnych czasów. Widzicie tutaj znaczek Zwoa, czy Zowa, jak niektórzy wolą mówić. Prawidłowo jest Zwoa. Szkło prawdopodobnie nie powinno pochodzić z tego rocznika, tego motocykla, ale uznałem, że jest, no po prostu wygląda dobrze i chciałem je mieć u siebie. Z takich rzeczy, które jeszcze tutaj sobie pozwoliłem pomontować, to są na przykład białe linki. Tutaj no można spekulować, czy powinny być takie, czy nie. Ja uznałem, że mój motocykl ma mi się podobać. Linki będą białe. I tak też zrobiłem. Wiadomo, amortyzatory też były regenerowane w środku. Dolne szklanki są nowe, w nowym chromie. Górne szklanki zostały tylko polakierowane. Tutaj na przykład lampa jest nowego typu, ale bagażnik jest na przykład stary od tego motocykla, on też został wychromowany. Układ wydechowy poszedł nowy. Wydech pochodzi z pewnej podwarszawskiej firmy, która zajmuje się produkcją wydechów do zabytkowych motocykli i wygląda naprawdę rewelacyjnie. Zresztą zobaczcie sobie sami. Wydech typowy właśnie do SHL-ki W posiada w środku dodatkową przegrodę, której nie posiadają SHL-ki z silnikami trzybiegowymi. Kolanko również nowe i kolanko poddałem pewnemu zabiegowi, który zapobiegnie jego przepalaniu, jego utracie blasku. Wiecie, często kolanka robią się takie fioletowe albo żółte od temperatury, natomiast to kolanko nigdy takie nie będzie, zawsze pozostanie w pięknym chromie. Mam na to świetny przepis, może kiedyś się z Wami tym podzielę, jak to zrobić. Też zapomniałem powiedzieć, że na przykład właśnie osłona łańcucha też to jest element taki podatny dosyć na jakieś uszkodzenia, uderzenia, to też zostało pomalowane proszkowo. Zależało mi też na tym, żeby zostawić takie jeszcze dodatkowe smaczki, które są stare, na przykład takie aluminiowe opaski do przewodów elektrycznych. Nie chciałem tutaj stosować popularnych dzisiaj tyrtytek plastikowych, takich spinek zaciskowych. Chciałem, żeby to wyglądało jak najbardziej na stary motocykl. Stary został również korek na zbiorniku paliwa, lekko przepolerowany, ale takie właśnie smaczki jak taki korek, czy takie manetki, przełącznik,
mają być takimi świadkami historii, mają pokazywać, że jest to stary motocykl. Jeżeli chodzi o ogumienie, opony poszły nowe, przód, tył. Nie chciałem zostawiać tej SHL-ki na starych tam kartoflach z lat 60. czy 70., no bo wiecie, ja jednak tym motocyklem trochę chcę jeździć, a jakby no bezpieczeństwo przede wszystkim. Udało mi się po prostu dobrać opony z fajnym protektorem, z fajnym bieżnikiem, który też nawiązuje w pewnym sensie do opon, które były wtedy produkowane, do jakichś tam degumów. Uważam, że są całkiem fajne. Jakieś są to opony, zdaje się, indyjskie. Póki co niewiele jeszcze przejechałem, ale wygląda na to, że będzie się na nich dobrze jeździło. Wracając jeszcze do silnika, pewnie zastanawiacie się, dlaczego nie został wizualnie ogarnięty. Zastanawiałem się nad tym, czy go może nie wyszkiełkować, czy może oddać go na Aquablast, bo widziałem, że jest to bardzo fajna metoda przywracania silnikom takiego żywego, naturalnego koloru. Lecz też dałem sobie spokój, troszeczkę wizualnie tak przeczyściłem ten silnik, żeby w miarę wyglądał, żeby w miarę komponował się z całością motocykla i uznałem, że taki będzie najlepszy, jeżeli tutaj zostanie. Co do Aquablastu, będę chciał kiedyś tego spróbować, będę chciał wysłać jakiś tam kolejny projekt, jakiś silnik na czyszczenie właśnie tym Aquablast, ale w tym przypadku jeszcze na razie dałem sobie z tym spokój. Chciałbym Wam jeszcze pokazać ten zapłon CDI, który tam się znajduje. Szukam śrubokręta. O, widzicie, jaki mam fajny taki gówniany śrubokręt. Ciekawe, czy nie połamykam śrubek w deklu. Pokażę Wam, jak to wygląda. No dobra, dekiel zdjęty i spójrzcie sobie, tutaj zamontowałem sobie CDI od turbozabytków. Zapłon jak najbardziej fajnie tutaj pasuje, wszystko dobrze działa, także bardzo dobra robota chłopaki. Naprawdę polecam, można sobie śmiało montować i cieszyć się niezawodną jazdą. Po prostu montujecie taki zapłon, zamykacie dekiel i zapominacie w ogóle o tym, że macie w motocyklu zapłon. Ten zapłon dedykowany był do WS-ki trójki z niskim zapłonem pod niskie kartery, czyli te nowszego typu, bo tak naprawdę później ten silnik z pewnymi małymi zmianami już montowany był do SHL-ki Gazela, do WS-ki czwórki i tak naprawdę od momentu, kiedy pojawiła się ta wersja SHL-ki, czyli M11W, czyli w 1967 roku, do roku 1985, kiedy to ostatnia WS-ka zjechała z taśmy produkcyjnej, ten silnik, tak jak mówię, z pewnymi drobnymi zmianami był produkowany i jedni go lubili, drudzy nie. Często tam narzekano na skrzynie biegów, na korbowody, ale ja uważam, że jeżeli jest dobrze poskładany, jeżeli ten silnik w miarę się jakoś o niego dba, to on też jakby odwdzięcza się dużą sprawnością. Na pewno kiedy te silniki dostały już zapłon bateryjny, tam problemy były spore z ładowaniem, a jak wiadomo, jeżeli nie było akumulatora, to taka WS-ka czy tam SHL-ka już dalej nie jechała. Tutaj w przypadku, kiedy zapłon był taki iskrowy, kiedy były zwykłe platynki, zapłony starego typu i ten znany z WS-ek trójek, no to jednak tam częściej dało się taką WS-ką dojechać do celu. WS-ką czy tam SHL-ką po prostu łatwiej było. Nie wymagały aż tyle uwagi te zapłony, co te właśnie bateryjne i problemy z ich ładowaniem. Dobra, ale generalnie nie o tym teraz. Mowa jeszcze o tym. Ja tutaj upchnąłem sobie bardzo tak sprytnie cewkę, bo właśnie, wiecie, zależało mi głównie na tym. Wziąłem zapłon właśnie tego typu, bo widziałem, że przewód zapłonowy wychodzi z silnika i jak widzicie, wszystkie takie, nie widzicie, wszystkie podzespoły, czyli jakieś tam moduły, tego typu rzeczy, wszystko jest bardzo ładnie poupychane pod siedzeniem, pod tymi osłonami, więc na pierwszy rzut oka nikt nie jest w stanie stwierdzić, że jest tutaj zapłon CDI zamontowany i właśnie na tym głównie mi zależało, bo chciałem, żeby ten motocykl jak najbardziej wyglądał na oryginalny, także wszystkie przewody elektryczne do podzespołów wychodzą sobie tędy, tak jak w fabrycznym motocyklu i reszta odbiorników umiejscowiona jest pod siedzeniem, pod tymi blachami. Cewka zapłonowa znajduje się tutaj zaraz za iskrownikiem. Nie zobaczycie jej, bo ona jest tam dosyć dobrze schowana i umocowana. I w momencie, kiedy zakrywam dekiel, no nikt, żaden ortodoks nie jest w stanie mi tutaj zarzucić, że motocykl jest nieoryginalny. Tak, bo dla niektórych jest to nie do przełknięcia. Takie rzeczy to już tam uważają, że to zbrodnia montowanie CDI do takiego motocykla. Ale ja uważam, że jeżeli pewnych przeróbek nie widać,
O, już ktoś do mnie dzwoni. Jeżeli pewnych przeróbek nie widać, a są jakby usprawnieniem takiego sprzętu, to warto je zastosować. Tak jakby na przykład sam ten gaźnik IKOF od CZ-y. No on tutaj też jest zabudowany blachami, tego zupełnie nie widać, a taka SHL-ka z takiej konfiguracji, z tym zapłonem, z tym gaźnikiem pracuje naprawdę rewelacyjnie, o czym zaraz sami się przekonacie. Zakładamy się, że odpali od pierwszego kopa? Zakładamy się o piwo? Dobra, może być. Stawiam każdemu piwo, jeżeli nie odpali. Przegraliście piwo. Teraz wszyscy mi stawiacie piwo. Dobra, posłuchajcie, jak ładnie pracuje. Musi być. Wiadomo, oleju teraz leję więcej, no bo motocykl jest na dotarciu. Muszę go troszeczkę oszczędzać, żeby ładnie mi się tam ułożył. Te silniki wiatrowskie, ogólnie WS-ki czwórki 059, 060 są bardzo wrażliwe na przedmuchy na tłoku, więc jeżeli chociaż trochę nie trzymają pierścienie, wytarta jest gładź, czy są tam po prostu jakieś rysy, to wtedy są bardzo duże kłopoty. Ciężko jest wyregulować taki silnik. No, dlatego mówiłem, że po prostu one wymagają troszeczkę większej uwagi, większej precyzji, jeżeli chodzi o ich eksploatację. Ale jeżeli zrobi się naprawdę wszystko zgodnie ze sztuką, no to proszę, odpala od pierwszego. Miód. Cyclophone. Oczywiście fajna sprawa, no bo już mam instalację 12-woltową, wszystkie żarówki, porządne światła, klakson. Właśnie to jest też niewątpliwie zaleta zapłonu CDI. Tutaj już nie ma absolutnie żadnych kłopotów, jeżeli chodzi o elektrykę. Na dobrą sprawę można sobie nawet podłączyć gniazdo do ładowarki, nawigację, podładować telefon, cokolwiek. No dobra, gasimy. Myk, zgaszona. Byłbym zapomniał, przy SHL-ce w ogóle warto jeszcze poruszyć temat samego przedniego zawieszenia. Ono jest bardzo ciekawym rozwiązaniem i bardzo wygodnym w jeździe, bo zobaczcie, tutaj jest taki jakby, to się nazywa wahacz pchany. Przednie zawieszenie. Kurna, znowu ktoś dzwoni. Opa, nie ma mnie. Dobra, już nie powinni dzwonić. Przednie zawieszenie, jak widzicie, to jest ten element, który wam wspominałem, że jest pomalowany proszkowo. Tutaj macie z dwóch stron amortyzatory i naprawdę dużą wygodą w jeździe jest to, jak to zawieszenie pracuje, jak ono amortyzuje, jak wybiera nierówności. Na takich drogach szutrowych, po których jak na razie tylko na takich mogę się tą SHL-ką przemieszczać, a dlaczego to już wam zaraz zdradzę, jeździ się bardzo, bardzo fajnie. To zawieszenie świetnie pracuje i ciekawym doświadczeniem jest to, że kiedy jedziecie sobie taką SHL-ką i przykładowo hamujecie przednim hamulcem, to zawieszenie zamiast nurkować do dołu, ono wypychane jest do góry. Kierownica idzie do góry. Macie wrażenie takie, jakby ten motocykl przodem wstawał, a nie nurkował podczas hamowania. To jest właśnie bardzo ciekawe doświadczenie, jazda takim motocyklem, z takim zawieszeniem, z takim wahaczem pchanym. Jeszcze jako ciekawostkę mogę wam zdradzić, że pod koniec lat 60. Indie kupiły licencję na właśnie taką SHL-kę i motocykl z niewielkimi, dosłownie niewielkimi zmianami do, zdaje się, 2005 roku był produkowany w Indiach pod nazwą Raidot, Raidut, czy jakoś tak, nie wiem jak się to mówi. Raidot, przyjmijmy, że to jest Raidot i do 2005 roku, słuchajcie, był produkowany bez jakichś większych zmian, tylko że silnik był właśnie nie czterobiegowy, a trzybiegowy,
taki, jak był w większości właśnie takich SHL-ek, nie taki, jak jest tutaj. Pewnie część z Was o tym wie, no ale na pewno też kogoś zaskoczyłem taką informacją. No i co? Cóż, pozostaje mi powiedzieć więcej. Jeździć, jeździć, jeździć. Ale jeździć właśnie tylko po takich drogach, jak tutaj widzicie. A dlaczego? A dlatego, że ta SHL-ka jeszcze nie jest zarejestrowana, więc wyjazd nią na jakieś drogi asfaltowe, drogi publiczne w kontakcie z policją mógłby grozić dość srogimi konsekwencjami finansowymi, karnymi, zwał jak zwał. Generalnie sporo problemów, gdyby policja mnie na tym sprzęcie zatrzymała, także na razie popylam sobie po takich polnych dróżkach i wyszukuję różnych chorób wieku dziecięcego, które na pewno jeszcze tą SHL-kę będą trapiły, bo kiedy zaczyna się użytkować taki stary motocykl, kiedy zaczyna się nim jeździć, to właśnie różne bolączki wychodzą. Na przykład wczoraj zorientowałem się, że wypadła mi tutaj śruba od przedniego mocowania silnika, o ta, którą tam widzicie. Jej nie było, gdzieś odpadła, wypadła. Na przykład zapomniałem skręcić też dźwignię zmiany biegów, też raz mi odpadła. I zaraz będziecie gadać, jak on składa te motocykle, jak on je robi, że one się od razu rozpadają. Ale dobra, piszcie co chcecie. Ciekaw jestem w ogóle waszych opinii, jakichś waszych wspomnień odnośnie takich SHL-ek. Napiszcie tam w komentarzach. I chętnie to wszystko sobie przeczytam. Trochę z wami na ten temat chętnie też pogadam. Jeszcze na koniec rzut oka na SHL-kę. Niestety z jazdy nie mam jak wam czegoś nagrać, bo nie mam uchwytu do aparatu. Także jeszcze jak możecie, to podziwiajcie. No i co? I zachęcam was do tego, żebyście sobie zasubskrybowali kanał, kliknęli tam sobie dzwoneczek. To pomoże wam spersonalizować powiadomienia. Będziecie wtedy na bieżąco z tym, co się będzie pojawiało. W komentarzach często pytacie, kiedy Junak, kiedy Junak, kiedy coś o Junaku. O Junaku spokojnie, będzie odcinek i to nie o jednym, o kilku Junakach. Będą różne Junaki w różnym stanie. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie, będzie coś ciekawego. Będą też różne WS-ki, będą jeszcze SHL-ki, motorynki. Naprawdę będzie tego dużo, także w tym momencie ja SHL-kę odpalam i na piwko zapierdzielam.